Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Cywilizacja 6. No i jak nam się ładnie tu Sztokholm rozwija, zresztą czuć tę nadchodzącą nową epokę, 1080 rok naszej ery, za chwilę będziemy produkować śmiecioboty, no i w ogóle będzie miło, mam nadzieję, o ile oczywiście nam to apostołowie nie zrobią małego zamieszania. I tu właśnie Piotr, a także Byku sugerują, że może warto by było zakupić guru, bo oni są od tego, żeby walczyć z takimi jak ci tutaj. No i może faktycznie, no bo nasi misjonarze to tak sobie średnio z tym radzą, ale zobaczymy. Może oni tutaj tylko tak przejściowo są z tymi apostołami i w ogóle nie chcą szerzyć swojej wiary. Mam nadzieję, bo żeby zdominować jakąś cywilizację swą religią, wystarczy nawrócić tylko połowę czy ponad połowę miast, czyli połowa plus jedna, tak? Tak to by mogło jakoś działać. No zobaczymy, Paweł się pyta, kiedy jakaś wojna, no mamy wojnę religijną, tak jak widać tutaj na naszych terenach, a co do zwykłych wojen, raczej unikam takiego rozwiązania, bo przynajmniej na tym poziomie trudności, czyli tam normalny plus jeden powiedzmy, no to wygrać poprzez walkę nie jest specjalnie ciężko. Zawsze zostawiam to jako takie wyjście awaryjne. Jeżeli by się okazało, że kupę rzeczywiście już zbliża się do zwycięstwa religijnego, no to my wtedy szybko inwestujemy w jednostki, robimy mu nalot i spróbujemy tak zlikwidować pewien problem. Ale staram się unikać wojen i to praktycznie w każdej serii Cywilizacja. Prócz może sezonu pierwszego, gdzie no, dążyliśmy do zwycięstwa militarnego, żeby zobaczyć jak wygląda. No, a ja zobaczę jak tu się jeszcze prezentują podpowiedzi. Byku, o właśnie, dziękuję za miły komentarz i za masę różnych istotnych informacji, szczególnie tych, które wyświetlają się tutaj po środku i nie zawsze wszystko widzę, bo podczas nagrywania też jest inaczej. Podobno zakazane miasto już jest budowane przez jakąś naszą konkurencyjną cywilizację, chyba Fenicję. Chyba tak. A także Pałac Potala. O ile o zakazane miasto specjalnie bym się nie martwił, jeżeli informacja wyskoczyła ostatnio, no to powinniśmy wyrobić się z budową. Tak Pałac Potala trochę bardziej mnie martwi, bo 28 to wcale nie jest tak dużo. Więc chyba tak. Zejdziemy naprawić to. A następnie wytniemy tutaj las. Tak, żeby przyspieszyć przyrost obywateli, jak również trochę dodać punktów do produkcji. Pałac Potala dość fajnie, żeby powstał. No i tu podobna sytuacja ze Statuą Wolności. Myślę, że tych panów wycofamy z bananów i może zetniemy jeszcze, tu jest wzgórze. Ten las deszczowy, postawimy kopalnię. To powinno przyspieszyć, czy zwiększyć populację, przyspieszyć tworzenie Statuły Wolności. Tak, jakoś to będzie. I jeszcze tutaj też Byku podpowiada, żeby nie mylić do końca obszarów mieszkalnych z miejscami dla obywateli. Właśnie to jest to, na czym się zawsze łapię, tak? Że tutaj musi być... Znaczy dalej nie do końca jeszcze rozumiem tę różnicę, ale pamiętam, że w poprzednim sezonie już też to rozpatrywaliśmy, że to nie do końca się to tak pokrywa, że o, że tutaj jest piątka, no to tutaj też to muszą być te obszary mieszkalne, z tym się pokrywać, tak? Wydaje się, że tak musi być, ale pamiętam, że rzeczywiście tam było coś zakręcone, także to nie do końca się odczytuje, ale chyba nie jest to większy problem. Mamy większość rzeczy pod kontrolą. Tak, tak, tak przynajmniej mi się wydaje. Ale nam grają. To lecimy. A, i tu ekipa, która pilnuje, no właśnie, tej nowej miejscowości w przyszłości. Tutaj też zastanowienie, czy warto ją by było tu stawiać, czy nie lepiej na tym naszym, powiedzmy, mega kontynencie. Ale na mega kontynencie my postawimy coś swojego. Tu niebawem się pojawią osadnicy. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze jakieś nie stworzymy. A jednocześnie fajnie by było mieć tam u naszych, powiedzmy, konkurentów, chociaż jedną miejscowość, żeby ewentualnie coś tam złota wydać. O, całkiem ciekawa układ. Przyjmij propozycję Saletra, Winko, 4-3 i jeszcze pewnie przyjąłeś. No dobra, dobra, niech będzie. To rozsądna oferta. Tak sobie myślałem, moglibyśmy z nim, ale nie za letni dzień w górach. To odrzuć. Masz tutaj, patrz, ile stali dostaniesz. 50. Czy tam będzie chciał 46. I nie może się zgodzić? Jak nie może się zgodzić? Coś tu wymyślimy zaraz. No dobra, jako się tu dogadaliśmy, otwarte granice, chwalmy pana i różne inne rzeczy. Dobry układ, myślę, że dla wszystkich.
O, żeglowaniu. Nie, no, nie, no fajnie. Jeszcze mamy wielkiego człowieka, możliwość zdobycia. I miałem zobaczyć tutaj w drzewku. O, widzę, że wyskoczyliśmy trochę do przodu. Epoka przemysłowa, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo to oznacza, że jako pierwsi mamy dostęp do Statuy Wolności i jeszcze nikt nawet nie mógłby jej postawić. Nawet gdyby chciał. Ale miałem zajrzeć tu, nacjonalizm. Czym jest ta głowa, jak się domyślam? Czyli to nasz skansen. Specjalna konstrukcja, dostępna tylko dla Szwecji. Zobaczymy, może coś takiego też i tu stworzymy. O, a wy mieliście iść na bawełnę? Nic lepszego nie wymyślimy. I tutaj ekipa, która mogłaby założyć miejscowość, no właśnie, dopóki tu złota era trwa. Kurczę, tu jest fajne miejsce na miejscowość. O, ładnie to zabrzmiało. Co prawda wylewy straszą, a czy coś innego ciekawszego się znajdzie? Wiecie co, pójdziemy chyba sobie tutaj nad rzekę. 13 tur aż, żeby nam się epoka nie skończyła. No właśnie, tamci płyną. A nie, 28 jeszcze to będzie trwało. To wygląda dość obiecująco, ponieważ mamy przyprawy w jednym, w drugim miejscu. Będziemy mieli dostęp do oliwek. Raz, dwa, trzy. Czyli tu byśmy musieli postawić miejscowość. Tylko znowu chciałbym zahaczyć o ten cud. Czy te oliwki są tego warte? Raz, dwa, trzy. Chyba są warte, bo widzę, że tam mielibyśmy jeszcze do ryżu, więc jedno wyżej. Całkiem obiecujące miejsce, żeby się osiedlić. No dobrze, nawracamy. Będziemy denerwować tamtych. Podesłali apostołów. No i tak się żyje, tak się walczy. My tu mieliśmy wybudować chyba tartak. Być może coś trzeba było ściąć, ale to tam. Zakręcone to wszystko. No dobrze, ile razy będziesz mógł jeszcze szerzyć? Trochę mi szkoda, znaczy szkoda, nie szkoda, tak? Kupę, bo przysyła apostołów, walczy na naszych ziemiach, a my walczymy z nimi i to takie. No trochę. Można by było się jakoś dogadać, żeby to inaczej wyglądało, no ale. Jest problem. Jest problem. To co? Dzielnica, podpowiadają, że kultura, ale to jest jeden punkt kultury. Ja bardziej bym się nastawiał powoli na te dzielnice przemysłowe. One zawsze są niezłe. Jedyny problem, że dość długo powstaje w tym miejscu. Myślałem też nad meczetem, ale go sobie chyba zakupimy tutaj za punkty wiary, bo nie dość, że szybko pozwoli nam gromadzić kolejne punkty, no to jeszcze ten dodatkowy ruch dla naszych apostołów, misjonarzy, innych takich. Właśnie dzielnica biznesowa. Wydaje się, jakby tu mogła zarobić całkiem sporo. Co prawda tam, gdzie plus 3, to się nie opłaca niszczyć fajnych pól. Plus 2. To jest całkiem obiecujące miejsce, które ani nie zaleje, ani też specjalnie nie straci na. O, tylko nie mamy pieniędzy. Jak zwykle. Kurczę. No dobra, to weźmy. No nie, musimy iść do kogoś pożyczyć pieniądze. Nie może być inaczej. Ty niczego nie. Chcesz saletrę? Nie chcesz saletry? Nieważne. No, znalazł się jeden rozsądny. Kurczę. Ale coraz trudniej się handluje z nimi wszystkimi. Co zrobić? Liverpool, chodźcie. Dzielnica biznesowa, a może rozrywkową trzeba by było kiedyś tam stworzyć. Bierzemy to pole. Jakoś tak podoba mi się. Nie wiem czemu czuję, że warto by było to tu postawić. I wielki człowiek, Isaac Newton. O, czyli jak się domyślam, Fenicja wzięła tamtego wielkiego człowieka wcześniejszego, który tam miał. Tam o 9 tur przyspieszyć rozwój, ale widzę, że tam chyba będzie ciekawszy. Isaac Newton natychmiastowo buduje w dzielnicy bibliotekę i uniwersytet. Uniwersytety zapewniają plus 2 do nauki, czyli jak rozumiem dodatkowy bonus do nauki, a jeszcze do tego wszystkiego uniwersytet zapewnia plus 1 punkt do wielkiego człowieka, więc jest naprawdę bosko. Albo dosko, cytując tam legendę muzyki. No dobrze, czyli co? Zatrudniamy. I może nawet on by mógł sobie tutaj ruszyć i odpalić swe moce. Bo z tego co kojarzę, to w Sztokholmie nie mieliśmy ani uniwersytetu, ani biblioteki, a teraz mamy już wszystko. No dobrze, i chyba wszystko, co mogliśmy zrobić w tej turze, więc lecimy dalej. Chociaż teraz tak myślę, ale nie, bo w Londynie nam by się nie opłacało, bo znowu w Londynie mamy bibliotekę. Bo w Londynie mamy bonus do wielkich ludzi, czy moglibyśmy mieć, ale tu zaraz uniwersytet powstanie. Świątynia powstała u kogoś, co.
nieistotne, moglibyśmy misjonarza. No tu trzeba uważać, właśnie te miskliki, a później się dziwię, że gdzieś poszli w inną stronę. No dobrze, kupę patrz, co się dzieje, czyścimy świat. 45, no to tych tur naprawdę dużo przeskoczyło, tym bardziej w trakcie takiego wyścigu, na jakim nam tu zależy, żeby to wybudować jako pierwszy. No dobra, czyli tutaj robimy podobny ruch. Trochę szkoda tego lasu, że nie jest na przykład na jakichś górkach albo coś, ale warto. 26 tur i o ile nam to przyspieszy, to tylko produkcję, albo aż 22 tury. Dużo, niedużo, ale może się okazać to dość istotne, tak? Te 4 tury, dość istotne w wyścigu. Tym bardziej jak wiemy, że już coś takiego też gdzieś powstaje. Tu warto by było postawić chyba kopalnię, a docelowo w tej okolicy dzielnicę przemysłową. No dobrze. Wy panowie też się zastanawiacie, co dalej. Ile wy macie? 3 ruchy. No to ruchy tutaj. Trzeba trochę Willy Wonkę rozwinąć. No dobra, szersze religie. Już przynajmniej w głupoty nie wierzą, a teraz jeszcze trzeba ich nakierować odpowiednio. Panowie idą tu. Właśnie, tutaj też była podpowiedź i całkiem ciekawie, jak będziemy mieli mokrze i miejscowość tutaj. Dobra, jest muzyczka, jak zwykle. Jak będziemy mieli miejscowość tutaj, to nasz gubernator Moksza będzie mógł się przenieść i szerzyć religię na te wszelkie tutaj pośrednie osady, czy miasta państwa. I to może działać całkiem nieźle. Taką mam przynajmniej nadzieję. A teraz możemy sobie też tu w Liverpoolu, tylko to dość ryzykownie brać misjonarza w tym miejscu. Chyba wolę jednak stąd. Niech nawet biegną kawałek dalej, ale będą mieli bezpieczniej nieco. I tu na południe widzę coraz mniej tych czerwonych głów, więc powinno być dobrze. To co? Następne. O! Czyżby ktoś nas stanął na drodze albo założył miejscowość? My stanęliśmy nam na drodze. To spoko. No 17 tur. Tak. Bałem się, że nie wykorzystamy tego naszego bonusu, ale wydaje się, że powinno wszystko udać się zgodnie z planem. Co prawda fajnie by było gdzieś jeszcze jedną ekipę obywateli wyczarować. Być może za pieniądze. Ile to by teraz kosztowało? Oj, dużo. 1040. Ale jakbyśmy zebrali parę tur, jeszcze sprzedali co nieco, no to wtedy fajnie by było skorzystać jeszcze z tej złotej epoki, gdzie powinniśmy dostać dodatkowych mieszkańców i trochę by ułatwiło nam całą zabawę. 44 tury z tym. 42. Już wcale tak mocno nie przyspiesza, jak to miało miejsce pierwotnie. A szkoda, bo przyzwyczaili do dobrego. No dobrze, a tu co? Jeszcze trochę luksusów im damy? Chyba tak. Uda się już. Ci by mogli stanąć, tutaj pilnować i czuwać. O, a zapomniałem o tej ekipie. Niech zobaczę, może jeszcze jakaś wioska się tu kryje. No i wierzą, nareszcie wierzą w korleizm. No, ile można było czekać? Pytanie tylko, czy tutaj coś się nie wydarzy. Nie wiem, tak chyba do tej pory panowie apostołowie biegają, ale nic specjalnie nie robią. Erupcja wulkanu. No tu mają naprawdę świetną sytuację, bo 4 wulkany wokół. Tak, praktycznie od początku gry, jak i zawsze walnie. No cóż, zdarza się. Tym trzeba patrzeć na ręce, albo na laski, tak? Bo nie to tak. Kolonializm. Siłowe szerzenie rządów rozsądku. Kto jednak zasieje go wśród kolonizatorów? I myślę, że to jest dobra doktryna, którą fajnie by było odpalić. Plus 2 nauki, kultury, wiary i złota dzięki każdemu miasto państwu. A tych mamy dużo, znaczy miasto państwo, gdzie jesteśmy suzerenem. Wydaje mi się, że to nam bardziej się będzie opłacało niż plus 1 do złota za każdego. No tutaj też była podpowiedź bardzo słuszna. Fajnie by było postawić Big Ben. Zaraz zobaczymy, jak to się na złoto przełoży. Ale nawet jeżeli w złocie będziemy stratni, to w innych miejscach powinniśmy zyskać. 34 z emisariuszy. No to chyba będziemy do tyłu ze złotem. Warto by było postawić Big Ben. Dzięki temu byśmy zmieścili jeszcze jedną doktrynę dyplomatyczną. O, czy Big Ben... Ale chyba tak. Chociaż może coś mylę. Zobaczymy za moment. A tu chyba zatwierdzimy to, co mamy. Cudy są w produkcji. Premia tak, to musi zostać złoto na jednostkach też. Więc
No boleśnie, boleśnie, ale w innych tutaj kwestiach, no wiara poszła mocno w górę, nauka czy tak samo kultura, myślę, że bardziej opłacalne niż te złoto, po które teoretycznie się nie schylimy. Jak tutaj, czy jest jakaś głowa, która się nudzi? Nie, nie ma tutaj już żadnych takich głów, czyli czekamy po prostu, mogą wracać na banana. Czekamy, aż będzie więcej obywateli, to powinno też przyspieszyć całą produkcję. Okej, wyślij emisariusza. No właśnie, może gdzieś straciliśmy status suzerena, warto to przebadać, ale nie. Babilon. Mam, jak rozumiem, dwie głowy. Wpływ. Dedonie moglibyśmy odebrać status suzerena w Babilonie. Niestety nigdzie więcej by nam raczej to nie podeszło. Albo wysłać pojedynczo do takiej miejscowości jak Fez. Co to jeszcze? Produkcja jednostek nas nie interesuje, ale punktów wiary czemu by nie? Potwierdź. Można było, chociaż niekoniecznie, wziąć doktrynę, że pierwszy wysłany liczy się za dwóch, te tam całe bajery, ale później byśmy i tak nie zmienili na to, co teraz mamy. A teraz mamy tak naprawdę kolejną turę. Ambasadę? Dobra, tylko to trochę martwi, bo zbliżamy się w takim razie powoli, my też założymy ambasadę u nich, zbliżamy się powoli do etapu... Poza higieną, medycyną, edukacją, winem, porządkiem publicznym, drogami, systemem doprowadzania wody i publiczną służbą zdrowia, co zrobili dla nas Rzymianie? W którym będziemy mieli na głowie szpiega jakiegoś na przykład. Cud. No ten cud by musiał powstać gdzieś. Dość kuszący, bo zwiększa produkcję punktów dyplomatycznych, więc tak, tak, zdecydowanie. Tylko najgorzej gdzie? Tutaj zamiast zakazanego miasta? Chyba najszybciej tam będzie miał okazję powstać, ale zobaczymy, tym będziemy się przejmować później. W tej chwili musimy wymyślić jakieś nowe technologie. Och, jeszcze zamków i średniowiecznych murów nie mamy. No pięknie, pięknie, a już o kanalizacji myślę. Co więcej, moglibyśmy sekcję przeciwpancerną stworzyć. I nawet nie wiem, czy nie zaszaleć, nie pójść w tym kierunku, ale chyba postaramy się o węgiel. Tak, żeby chociaż zobaczyć, gdzie on się kryje na tej mapie. Choć tak naprawdę nie mamy technologii. O, a Big Ben? Doktryna ekonomiczna. Może jednak Big Ben, a później węgiel. To będzie najlepszy ruch. Tak, 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 tak. No dobrze, panowie. Zbudujcie tu na górce. A, produkcja. Produkcja. Kiedyś te głowy też trzeba tam stworzyć, zobaczyć jak to wygląda. I tu przyszli na obóz, którego jeszcze nie mamy, ale który sobie zakupimy. Jednak 30 tur czekać, aż coś się tu zmieni, to trochę słabo. 27 tur. No i niebawem jeszcze jakaś głowa dojdzie, więc coś z tego będzie. Na to liczę. I tutaj już urzęduje nasz kolega w Liverpoolu. Moglibyśmy sobie zakupić chyba kolejnego misjonarza. Co prawda robią się już pieruńsko kosztowni. Tu się Bandar, mam nadzieję, że nawróci samo. Z racji sąsiedztwa tych wszystkich miejscowości, nie naszego nowego gubernatora, więc nie ma co tracić ruchu. Lecimy do Brukseli, czy może też Jerozolimy, zahaczyć, chociaż no... Nie wiem, co kupę robi tymi jednostkami, tak? Bo nie widzieliśmy żadnych ruchów w kierunku nawracania, a jednocześnie boję się, że gdzieś wyjdzie walka teologiczna i będzie różnie. Trzeba zobaczyć, co u naszego zwiadowcy, bo tak trochę zabrzmiało, jakby gdzieś bandytów spotkał. Albo można kupić za wiarę. Pojawili się gdzieś nowi w okolicy. W ogóle fajne miejsce też, żeby założyć jakieś nowe osady. Tam mieliśmy bonus. O! Tylko nie wiem, czy to jest jeszcze dostępne. Jest jeden cud, który daje bonus na polach z... Jak to się nazywało? O, Petra. Plus dwa żywności, złota i produkcji do wszystkich pól z pustynią. Jakby tu na przykład założyć miejscowość i ten cud postawić, to coś pięknego. Nie dość, że mamy dostęp do fajnych zasobów luksusowych, dodatkowych, rzekę na pustyni, no to jeszcze sam cud by nam tak przemnożył te punkty. Byłoby pięknie, ale chyba niemożliwe do realizacji.
na ten moment. No dobrze, a wy może sobie skoczcie. Jakąś farmę, coś przydałoby się jeszcze tu ulepszyć. To by było nieźle. No 7 tur to chyba przeżyjemy, doczekamy się. A państwo mogłoby, no, w lesie też coś zdziałać. Widzę, że ta epoka przemysłowa nie wpłynęła na ten kawałek jeszcze. Wszyscy ludzie mogą stać dumnie. Dobrze. Chociaż może trochę. Czy to wpłynie jakoś? Zobaczymy. W kostce chyba. A nie wpłynie. Kurczę, to jest ciekawy kontynent. Naprawdę będę musiał przyjrzeć się tej okolicy. Co prawda martwi mnie trochę kwestia żywności, czy jej braku. Chociaż jakby na przykład tu założyć miejscowość, mamy dostęp do pól, mamy dostęp do żelaza, mamy dostęp do... Raz, dwa, trzy i to całkiem sporo obszary pustynne moglibyśmy zabrać. Nawet tu by mogła ta miejscowość, tu raz, dwa, trzy. Nawet gdzieś tu, żeby mieć dostęp do tego srebra. Ale zobaczymy, to jest kwestia do przemyślenia, ale w takim dość niedługim czasie, bo... Nasze różnice ideologiczne to tylko góry lodowe. Nie potrafię zaakceptować sposobów, jaki... Co? Co? Czyżby jednak ci bandyci gdzieś tu się czepiali? Zresztą było pytanie o wojnę, ale nie wiem, czy byśmy nie spróbowali... O, mieliśmy założyć ambasady. Ale czy byśmy nie spróbowali zadeklarować przyjaźni? To by mogło dziwnie wyglądać. Zobaczmy. Gdy dwa tak wspaniałe ludy jak nasze żyją w harmonii, określenie przyjaźń z pewnością do nich pasuje. Świetnie, czyli mamy przyjaciela. Ciekawe, czy Sulejman będzie chciał się z nami przyjaźnić w sytuacji... Tak? Bóg dał ci mądrość, dzięki której dostrzegasz zbieżność naszych interesów. Świetnie, mamy dwóch przyjaciół. Co prawda, może lepiej by było najpierw się upewnić, co nam to daje, ale przede wszystkim chciałbym wpływać na pozytywne relacje już teraz. No i... ewentualnie gdzieś tam odciągnąć wizję wojny. Ty też będziesz chciał się z nami przyjaźnić? Nie, nie jest gotowy. A ty, kolego? Nie możemy nazwać się przyjaciółmi. Ale pohandlować czemu by nie? Widzę, że mu potrzeba żelaza bardzo dużo, a ma to, co my byśmy chcieli, czyli pieniądze. Zaraz się widzimy. No powiem wam, że jakie szaleństwo. Zaoferowaliśmy mu jedwab, trochę saletry, dużo żelaza, które i tak nam jest niepotrzebne, bo my je szybko produkujemy, za naprawdę górę monet. Chwalmy pana, tak? I jeszcze szansa, że będzie zadowolony, tak? Plus jeden. Dobre umowy handlowe. Złóż propozycję. Ci nic nie potrzebują. Nieważne. Dydona, i co najlepsze, złóż propozycję. Ale ona nie ma tam pieniędzy, a co to, przyjaciel, żeby za darmo dawać? No i to samo, Sulejman. Banany. A one są już ulepszone. Są już ulepszone, ale to nie szkodzi, skoczymy sobie tutaj na prawo, jakąś kopalnię postawić, bo tego chyba tam brakuje. Cyk, rozwinięte. Tutaj też już wszystko mamy, ewentualnie moglibyśmy skoczyć w kierunku... tych pól. Zastanawiam się, czy jak teraz mamy takie pieniądze, to nie warto by było zakupić osadników. Tylko problem, gdzie ich wysłać. Wiecie co? No jak szaleć, to szaleć. Bierzemy osadników. Nie wiem, czy warto było za te pieniądze, ale Sztokholm nie traci populacji, więc chyba dobrze było to przyspieszyć. I może zaryzykujemy, popłyniemy nimi gdzieś tutaj. Co prawda po drodze fajnie by było jakąś jednostkę zahaczyć, na przykład tych tu kuszników, wszystko gra, gro? Mam nadzieję, że tak. Tych kuszników, żeby spotkali się, bo boję się, że gdzieś jacyś bandyci będą na tych terenach i różnie to się może dla nas skończyć. Przy okazji możemy zobaczyć, jak wygląda ta okolica i może jeszcze jakoś zmieni się nasz kierunek, ale fajnie by było tutaj Bukangang i inne takie miejsca dość interesujące, no, wykorzystać. Agencja wywiadu, plus jeden szpieg oraz możliwość wyszkolenia dodatkowego szpiega. I nie wiem, czy nie warto by było stworzyć takiej agencji wywiadu. Albo właśnie, specjalny budynek dostępny tylko dla naszej koleżanki, Biblioteka Królowej. Wielki artysta plus dwa, wielki pisarz plus dwa, wielki muzyk plus dwa i chyba nie ma co myśleć nad żadnym innym rozwiązaniem. To jest bonus mniej więcej taki, jak dawała nam jakaś budowla i to jeden z cudów, więc
warto się na to nastawić. Cóż tu mamy? Dzielnica przemysłowa na maksa. Kultura. Wszystkie fajne pola, no tutaj chyba, że w lesie. Ale tak średnio. Kiedyś dzielnica wojskową trzeba by było postawić też, ale to chyba może poczekać. Dzielnica rozrywkowa, im tu rozrywki nie brakuje. A dzielnica z akweduktem, bo widzę, że powoli obszarów mieszkalnych może zabraknąć. Może tak. I gubernator znów się zaczyna. Ale to myślę, tu dostanie Pingala i w Londynie będzie generował punkty wielkich ludzi. Czyli znowu dodatkowy punkt do wielkiego naukowca. I za dwie tury chyba nastawimy się. O, tu jeszcze więcej tych punktów do wielkiego naukowca. Bo mamy za uniwersytet punkt domyślnie, punkt jeszcze za naszą koleżankę Katarzynę i... Bo dużo tych punktów będzie i to cieszy. Ustrój. Możemy tu coś zmienić za darmo? Już teraz? Problem tylko, że nie ma na co. O, a jak nasi tutaj panowie religijni? Mam wrażenie, że chcą na nas tutaj jakąś pułapkę zostawić. Ten niech lepiej pójdzie dookoła. Ten też dobrze jakby zboczył trochę z trasy, bo to nie wygląda fajnie. Tak? Oni tak wyglądają, jakby chcieli nas złapać gdzieś i tych wszystkich mnichów postawić do... O, pionu! No i tego się bałem, że trafimy na coś takiego jak tu. Ale zobaczymy przynajmniej, jakie są ich założenia. Czy chcą z nami walczyć, czy nie. No póki co idziemy tu. A w praktyce, no to przekonamy się, jakie są intencje naszego przeciwnika. Potrzeba więcej udogodnień. O, moglibyśmy raz, dwa, trzy zakupić te pole i zasób luksusowy rozwinąć, tym samym oferując dodatkowe udogodnienia. Gdzie jeszcze te udogodnienia są potrzebne? Tutaj. Tu moglibyśmy też zasób luksusowy, gdyby ekipa budowlana przyszła. Jak rozumiem, tu nic nie mamy, chociaż... Ale chyba jeszcze tego nie wydobywamy, tak? To wygląda jak takie porzucone same sobie. Jakbyśmy mieli coś tam wybudowane, to zmienia się nieco wygląd tego miejsca. Dobra, ale fajnie, bo dzięki tym informacjom mogliśmy przygotować kolejny ruch. No i tego się bałem. Co więcej, jak to jest bardzo bolesne. Nie oceniaj kogoś, dopóki nie staniesz w jego kuźni i nie popracujesz jego młotem. Jakie to było bolesne, co nam oni tu zrobili. A wyruszyliście? Wy idziecie tamtędy, cztery tury? To tu gdzieś się spotkamy po drodze. Zdecydowanie musimy wracać do miasta. Tym bardziej, że oni za wygraną bitwę też tam mają punkty przewagi, a tego byśmy nie chcieli, żeby do czegoś takiego doszło. Niestety wygląda to tak, jakby chcieli oni gonić naszych tutaj biednych misjonarzy. Nie wiem, mam nadzieję, że w ten sposób wyminiemy problemy, bo nam też to jest nie na rękę, żeby tak walczyć na każdym kroku. Lepiej się wycofać. Na przykład ten może robić za szpiega na ich terenie, bo ktoś tam miał w sumie popłynąć. Nie wiem, czy płynie, czy nie płynie. Wysłaliśmy tam kiedyś misjonarza, ale może go tam... Coś mu zrobili nieprzyjemnego i jest jak jest w tej chwili. No dobrze, to co? Wszystko? No ktoś tam postawił cud, ale to akurat nas specjalnie ten cud zupełnie nie interesował. Tu mi się podoba, że sytuacja nieco przyspieszyła. Już 13 tur do Pałacu Potala. O, Kongres Światowy! No proszę, aż zapomniałem, że coś takiego istnieje. Głosujemy, głosujemy. Porozumienie o handlu. Utworzenie szlaku handlowego do wybranego gracza zapewni plus 4 złota jego twórcy. Wybrany gracz otrzymuje miejsce na szlak handlowy. No jakby do nas coś takiego wziąć, to by nie było złe, bo byśmy mieli szlak handlowy dodatkowy. Podwojenie przyznawane punktów wielkiego człowieka tego typu. Brak przyznawanych punktów. Fajnie by było podwoić, ale czy my możemy wyjść na moment? Możemy wyjść i zobaczyć, gdzie mamy najwięcej punktów wielkiego człowieka. No i tu zdecydowanie fajnie by było wielkiego naukowca jakoś przekabacić. 26 punktów razy 2 w stosunku do naszych przeciwników, gdzie tu mamy 2, 3, 5 punktów i reszta 0. No to byłaby już w ogóle masakra. Co prawda wątpię, żeby to się udało, bo nie chciałbym też wydawać wszystkich punktów dyplomatycznych, ale jakby się udało, tu wielki naukowiec
Ilu mamy graczy? Raz, dwa, trzy, cztery. Masz piąty głos? Pięć głosów. No tyle możemy chyba poświęcić. Wyjdzie to, wyjdzie, nie wyjdzie, no to nie będziemy jakoś mocno w tyle. Widzę, że Fenicji byśmy musieli zacząć podbierać punkty dyplomatyczne. No i utworzenie szlaku, myślę, że tak i dać na nas. Nawet dwa głosy, bo przynajmniej będą chętnie budować szlaki, a i tak widzę, że przeciwnik chyba w tę stronę będzie chciał iść. No zastanawiam się, czy nie wrzucić tu jeszcze jednego głosu. No dobra, 150 z Fenicji wykupimy, zobaczymy, co z tego będzie. Tak, tak. Przyjęto. Ach, no i punkt... Tu widzę, że będą do nas budowali, do Krystyny i wszyscy jednomyślnie Krystynę wybrali. To cieszy. Chociaż być może i jakaś strategia też się za tym kryje, więc przed czasem się no nie raduje, ale tutaj wielki prorok... Nie do końca rozumiem tego ruchu, bo i tak już kto mógł wziąć wielkiego proroka? No tylko tutaj Musa chyba nie ma wielkiego proroka jeszcze, więc... Nie wiem, jaki sens głosowanie na to, żeby zablokować wielkiego proroka. To by miało sens przy którymś z pierwszych kongresów, gdzie jeszcze inni nie ustawili religii, no to okej, okay, ale tak. Odrzucony wariant, no szkoda, bo wielki naukowiec widać. Nasza koleżanka wydała wszystkie punkty na to, żeby wielkiego proroka odrzucić. No ale dobrze, to... No niech będzie, no jak tak chcą, powrót do gry. Zobaczmy tylko, czy nasz kolega wielki prorok... No właśnie, to tylko tak naprawdę kolega Mali na tym straci, bo nie będzie mógł przez dłuższy czas religii założyć. Przez następne 30 tur. Szkoda, że nie wyszło z wielkim naukowcem, ale nie bylibyśmy chyba w stanie nawet wydać takich punktów, żeby go pozyskać. Dzielnica biznesowa. Kulturalna. Ale tutaj kuszą niektóre miejsca, chociaż tutaj taka dwójeczka też jest niezła. Choć, nie wiem... Czy tu byśmy nie musieli pomyśleć nad nowymi osadnikami, ale nad tym zastanowimy się w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!